Witamy wiernych w Kościele Świętego Zachariasza w 17 niedzielę zwykłą. Jakże miłuję prawo Twoje, Panie. Będziemy powtarzać dziś psalmy. Podczas dzisiejszej Eucharystii módlmy się, aby Bóg sprawił, że ten refren stanie się refrenem naszego życia i pytaniem skierowanym do naszego sumienia. Msza Święta jest sprawowana w intencji. O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Daniela z okazji urodzin. O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Magdaleny i Marty w dniu imienia. Oraz w intencji świętej pamięci Eugeniusza i Apolonii Nowak, Ireny i Jerzego Przyłuskich, Tadeusza Piwowa, Marii i Antoniego Grepackich, Antoniego i Junior Grepackich, Jerzego Piwowa, Zofii Kulesza, Jarosława Piekarz, Barbary Przykaza, Marii Kantor, John Wojnicki. W liturgii przewodniczy ksiądz Piotr, któremu asystuje diakon Robert. Prosimy o wyłączenie telefonów komórkowych i powstanie. Przepraszamy za utrudnienia związane z przestrzeganiem obowiązujących zasad higieny, aby nasz Kościół mógł służyć naszej społeczności i dziękujemy za współpracę.
jest mocne ani święte, prawem swoim wielkim miłosierdziem, abyśmy pod Twoimi rządami i Twoim przewodnictwem dobrze używali rzeczy przemijających i nieustannie ubiegali się o dobra wieczne. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieku. Czytanie z pierwszej Księgi Królewskiej. W Gibeonie ukazał się Pan Salomonowi w nocy we śnie. Wtedy rzekł Bóg: proś o to, co mam Ci dać. A Salomon odrzekł: o Panie Boże mój, Tyś ustanowił królem Twego sługę w miejsce Dawida, mego ojca, a ja jestem bardzo młody. Brak mi doświadczenia. Ponadto Twój sługa jest pośród Twego ludu, któryś wybrał, ludu mnogiego, który nie da się rozliczyć ani też spisać z powodu jego mnóstwa. Racz więc dać Twemu słudze serce pełne rozsądku do sądzenia Twego ludu i zróżnicowania dobra i zła, bo któż zdoła sądzić ten lud Twój tak liczny? Spodobało się Panu, że właśnie o to samo Salomon poprosił. Bóg więc mu powiedział: ponieważ poprosiłeś o to, a nie poprosiłeś dla siebie o długie życie, ani też o bogactwa, i nie poprosiłeś o zgubę Twoich nieprzyjaciół, ale prosiłeś dla siebie o umiejętność rozstrzygania spraw sądowych, więc spełniam Twoje pragnienie i daję Ci serce mądre i rozsądne, takie, że podobnego Tobie przed Tobą nie było i po Tobie nie będzie. Oto Słowo Boże. Czytanie z listu św. Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia,
Wiemy, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według Jego zamiaru. Albowiem tych, których od wieków poznał, tych też przeznaczył na to, by się stali na wzór obrazu Jego Syna, aby On był pierwotnym między wielu braci. Tych zaś, których przeznaczył, tych też powołał, a których powołał, tych też usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych też obdarzył chwałą. Oto Słowo Boże. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił tę rolę. Dalej, podobne jest Królestwo Niebieskie do kupca poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił ją. Dalej, podobne jest Królestwo Niebieskie do sieci zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Gdy się napełniła, wyciągnęli ją na brzeg i usiadłszy, dobre zebrali w naczynia, a złe odrzucili. Tak będzie przy końcu świata, wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą w piec rozpalony. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Zrozumieliście to wszystko? Odpowiedzieli mu, tak jest, a on rzekł do nich. Dlatego każdy uczony w Piśmie, który stał się uczniem Królestwa Niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare. Oto Słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Siostry i bracia w Chrystusie Panu, jakże miłuję prawo Twoje, Panie, rozbrzmiewający w naszych uszach dumnie refren psalmu, oddaje sens dzisiejszej liturgii słowa i sens ludzkiego życia. Oto chwalebną postawę młodego króla Salomona Bóg proponuje każdemu z nas. Jednak jest jeden drobny niuans, który ciągle nam umyka. Tak jak umknął Salomonowi do tego stopnia, że Salomon zawiódł. Mój serdeczny przyjaciel, palotyn świętej pamięci ksiądz Felix Folejewski opowiadał taką anegdotę o swoich rówieśnikach z seminarium. Kiedy wstępowaliśmy do seminarium, wszystko wydawało się takie proste. Seminarium niższe, seminarium wyższe, święcenia. Potem pokręcimy się jeszcze 3 lub 4 lata po świecie i gotowe, nowy zastęp świętych. Tylko patrzeć i podziwiać. Mówił to z przekąsem i z perspektywy życia, które ten refren zamienia w pytanie. Co ma wspólnego prawo Boże z życiem, jakim żyję i z miłością, jaką kocham.
Boże, żyjemy i kochamy, wydaje nam się wszystkim. Kwestia tylko jak. Pytanie o to, jak miłuję Boże prawo, jest w gruncie rzeczy pytaniem o nabywanie przez człowieka zdolności do rozróżniania dobra od zła, po to, aby umieć wybierać dobro. To szkoła Bożej miłości. Tej miłości nie sposób sprowadzić do uczucia, choć miłość w uczuciach się zapisuje i przez uczucia potwierdza. W szkole Bożej miłości uczymy się wybrać dobro, aby móc nim obdarować. Często mozolnie i przeciw temu, co jako miłość proponuje świat. Wciskając nam do sieci ryby złe, które trzeba mieć siłę i odwagę z połowu naszego życia wyrzucić. Często jako ofiarę z fałszywych perełek własnego egoizmu, z których trzeba się wyprzedać, aby miłość własną zamienić na perłę prawdziwą, perłę Bożej miłości, zdobytej aktem heroicznym, wydartej z głębin ducha. Często aktem posłuszeństwa wobec tradycji i urzędu nauczycielskiego Kościoła, który jest powołany do pieczy nad skarbcem Bożego Słowa, aby nam się nie zdarzyło to, co się zdarzyło Salomonowi, który tak uwierzył we własną mądrość, że całą nadzieję złożył w politycznych aliansach. Niuans więc polega na tym, że nie rozumiemy, że prawo Boże nie jest nam potrzebne do sądzenia innych, ani sądzenia siebie samego, tylko do przyjmowania miłości Bożej, aby nią kochać i na takim fundamencie duchowo wzrastać. Dopóki tego nie zrozumiemy, zachowujemy się jak policja religijna, albo jak faryzeusze. Będziemy wtedy wdawali się w absurdalne dyskusje, czy komunia na język jest godniejsza od komunii na rękę. Będziemy się gorszyli, tak jak gorszono się, że Pan Jezus uzdrawia w szabat, a w szabat przecież trzeba było czcić Boga i nie zajmować się niczym więcej. Niestety, choć od dyskusji Chrystusa z faryzeuszami minęło 2000 lat, podobne pytania rozpalają do białości emocje współczesnych katolików, trzymając nas w tej samej ciemności przesądów, w jakiej trzymały ludzi współczesnych Chrystusowi. Salomon również utknął we własnym dobrym samopoczuciu, a miłość do Boga złożył na ołtarzu tego, co sobie wykalkulował politycznie. A na polu osobistym też z chęci przypodobania się swoim licznym żonom. Zawiódł jednak, bo miłość Boża przestała być naczelnym motywem jego życia i przestała być jego inspiracją. Aby tego uniknąć, należy, podążając za świętym Pawłem, uwierzyć, że Bóg współdziała z nami dla naszego dobra. Ale współdziałanie oznacza, że my mamy nasze serca przysposabiać do współpracy. To przysposobienie odbywa się na wiele sposobów, ale zawsze realizuje się w drodze powołania, jakie przyjmujemy, aby przeżyć życie w promieniach Bożej miłości. Wtedy okaże się, że to, co wydawało się takie proste młodemu klerykowi czy młodemu królowi, wcale takie proste nie jest, kiedy trzeba stanąć na rozdrożach własnego życia i podjąć właściwą decyzję.
Ksiądz Felik miał niezwykłą zdolność pamiętania imion, szczególnie dzieci przez siebie ochrzczonych i ich rodziców, którym często błogosławił w sakramencie małżeństwa. Przez 60 lat było to naprawdę kilkanaście setek ludzi. Kiedy odwiedzaliśmy z obrazem Matki Bożej kolejne grupy rodziny rodzin spędzające wakacje w różnych miejscach Polski, on nigdy nie miał problemu, aby zwrócić się do kogoś po imieniu, bo te imiona miał wypisane we własnym sercu. Kiedy wracaliśmy, mówił: wiesz co, mam coraz słabszą pamięć, bo ostatnio dałem w prezencie koledze coś, co dostałem od niego 2 lata temu na imieniny. Pamięć może miał coraz słabszą, ale coraz większe serce. Było w nim miejsce dla każdego, bo wierzył prawdziwie i głęboko w Boże miłosierdzie, którego niezmordowanym czcicielem był przez całe życie. Mówił tak: wiesz, im człowiek starszy, tym Pan Bóg jest coraz bardziej miłosierny. I tak było w jego życiu. Bracie i siostro, dziś mamy okazję zastanowić się, czy tego miłosierdzia jest z roku na rok więcej w sercu każdego z nas. Jeśli to jest prawda, to spokojnie możecie zanucić: jakże miłuję prawo Twoje, Panie, bo to prawo jest po to, aby lepiej kochać Boga i bliźniego. Amen. Teraz, bracia i siostry, wspólnie wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga. W ten sposób przyczyniając się do ich uświęcania. Ciebie prosimy. Módlmy się za przewodzących ludzkim społecznościom, aby kierowali się Bożą mądrością w swoich decyzjach. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich grzeszników, aby rozpoznali skarb swojego nawrócenia. Ciebie prosimy. Módlmy się za doświadczonych niepewnością jutra, aby doznali umocnienia w Bogu.
Ciebie prosimy. Módlmy się za świętej pamięci zmarłych, aby doznali zbawienia, a szczególnie za świętej pamięci Eugeniusza i Apolonię Nowak, świętej pamięci Ireny i Jerzego Przyłuskich, świętej pamięci Tadeusza Piwowar, świętej pamięci Marię i Antoniego Klepackich, świętej pamięci Antoniego Junior Klepacki, świętej pamięci Jerzego Piwowar, świętej pamięci Zofię Kulesza, Jarosława Piekarz, świętej pamięci Barbarę Przekaza oraz świętej pamięci Marię Kantor i świętej pamięci John Wojnicki. Ciebie prosimy. Módlmy się w intencjach nas tutaj zgromadzonych, naszych rodzin oraz o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Daniela z okazji urodzin. O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Magdaleny i Marty w dniu imieni. Oraz w intencjach niewypowiedzianych i tych przedstawionych Bogu w cichości naszych serc. Ciebie prosimy. Wszechmogący Boże, sprawiedliwy i miłosierny, wysłuchaj naszych próśb i daj nam serce otwarte na Twoje natchnienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie.
Wszechmogący Boże, uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, który dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb, dzięki Tobie składając, łamał, rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie, jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich i mojej nowego wiecznego przymierza, wraz za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czynicie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. My znajemy Twoje zmartwychwstanie. I oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. Dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, by Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi, sprawa, by lud Twój wzrastał w miłości. Razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Błażejem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy Twojej łaski odeszli z tego świata. Dopuść do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi, daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodnicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Ogubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Zacharem, ze świętym Jakubem, ze świętym Krzysztofem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieku podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali się przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Pouczeni przez Zbawiciela i posłusznie Go słowo, ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy nasze winy Państwo. Zbaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem i wspomóż nas swoim miłosierdziem, abyśmy zawsze wolni od grzechu, bezpiecznie od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo, potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś się swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Pokój Pański zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Zmiłuj się nad nami, na
Ciała
Tęskniemy my.